Dzisiaj w tytule, poradnik w 7 krokach. Choć zasadniczo Afryka już tu jest. Wprawdzie w naszym monokulturowym kraju, z elementami wielokulturowości, widać bałkańskie tańce prezydenta nad Legnicą, mało dostajemy śladów obecności ludności napływowej, to przynajmniej klimat w tym roku się zgadza. Po raz kolejny będę próbował przekonać tych jeszcze nieprzekonanych, że muzyka afrykańska tworzona dziś albo wydawana w ramach reedycji rzadkich nagrań historycznych jest atrakcyjniejsza od swych zachodnich odpowiedników, albo przynajmniej jest ostateczną granicą pożytecznego dla kultury słuchania hipsterstwa. Nikogo nie zaskoczycie, opowiadając, że słuchacie Kanye'ego Westa albo Indie Rocka, a z muzyką organową do tańca brzucha czy z hipnotyczną rytmiką północnego Sudanu macie pewne szanse. 1. Bombino Deran, Partisan 2018, 78/10.1. Dość oczywisty. Jeśli coś mi się w muzyce afrykańskiej zaczyna powoli przejadać, to Tisha Umaren, względnie pustynny blues. Gatunek, który w ostatnich latach najmocniej wypłynął na zachodzie na rynku płytowym i na letnich festiwalach. I tylko dlatego do nowej płyty Bombino, poprzednie podobały mi się bardzo, podchodziłem z nieco większym dystansem. Niesłusznie. Omara Mostar wykonuje trudny ruch, bo w stosunku do poprzednich albumów, tych nagrywanych już w Ameryce, pod opieką producencką Dana Auerbacha i Davida Longstretha, jest zdecydowanie bliższy tradycji. Może dlatego, że Deran nagrywał w Casablance, a nie na Brooklynie? Wpływy zachodnie symbolizuje na przykład growe rytmiczne w Tachygren, przejęty wprost z Dead Slash, czy może raczej The Stranglers. Albo brzmienie gitary w Tennessee. Ale już w Midiwan mamy typowo afrykańskie granie, z lekką, charakterystycznie płynącą linią perkusji, klaskaniem zastępującą bęben basowy. W świetnym Deran Deran Al-Khair jest niby ciężej, ale za to w charakterystycznie przeakcentowanym metrum na 6/8. I właśnie urozmaicona strona rytmiczna jest tym, co wciąż mnie pociąga w muzyce gitarzysty i wokalisty z Nigru na tle całego jego nurtu, a może i w muzyce afrykańskiej w ogóle. Bombino znać trzeba. 2. Profesor Rychytchm Profesor 3, Avesome Tapes from Africa 2018, Oryk. 1991, 6/10/2 to jest ten moment, gdy Afryka najmocniej inspiruje się muzyką taneczną z zachodu, a w wypadku tego, co tworzy profesor Rychytchm, Thamin Dluli, po prostu przenosi wprost, choć z pewnym opóźnieniem, wzorce produkcji popowych i tanecznych z lat 80., nakładając je na miejscowy nurt Mbakanga. Nagrywana u schyłku apartheidu płyta południowoafrykańskiego producenta brzmi lekko, w pewnym sensie nawet za lekko. Łatwo ją uznać za błyskotkę, zabawną ciekawostkę. Ale i taka przyda się do zestawu. I cieszy, a już na pewno bawi, podobnie jak inne tytuły Avesome Tapes from Africa. 3. Abu Obaida Hassan Abu Obaida Hassan i Istanbul, Desha i Giyaso Untof Sudan, Ostinato 2018, 8/10 Fantastyczny jest za to ten moment, gdy podchodzicie do czegoś jak do ciekawostki, a to okazuje się największym odkryciem ostatnich tygodni. Tak było w moim wypadku z Abu Obaidą Hassanem. Spuszczone świetnymi recenzjami, kupiłem sobie w cyfrowym formacie album z transowymi pieśniami tego sudańskiego artysty grającego na pięciostrunowym tamburze, instrument z rodziny lutni niezwykle popularnych od Afryki Wschodniej po Azję Centralną, o wzmacnianym elektrycznie dźwięku.
Bohatera płyty uznawano od dawna za zmarłego. Zespół fachowców z nowojorskiej Ostinato Records, ludzie odpowiedzialni za nagradzaną płytę z Sfeeta z Broken Dates z muzyką z Somalii, odnaleźli go jednak i wydali na płycie jego archiwalne, niezwykłe, miękkie growej, Nas Finas, i hipnotyzujące śpiewy, które tworzą niespotykany amalgamat na styku tradycji sufickich i bardziej zachodniej, współczesnej, funkującej lub swingującej rytmiki. Kapitalne, jedyne w swoim rodzaju i absolutnie nie do przeoczenia. 4 Hanne Mehanna de Miracles of the Seven Dances, Radio Martico 2018, Oryk. 1973, 7/10 tu coś na pograniczu muzykologicznego odkrycia i ciekawostki. Hanne Mehanna, gwiazda muzyki egipskiej lat 70., gra na organach Farfisa muzykę do tańca brzucha. Towarzyszy mu orkiestra, którą dziś zastępują w muzyce północno-wschodniej Afryki i Bliskiego Wschodu podkłady dyskotekowe skateboardów, co ma swój odrębny urok. Ale najbardziej zdumiewające są tu momenty, gdy swoje misterne, wirtuozerskie, pełne ozdobników motywy Mehanna prezentuje solo. 5. The Dwarfs of Eastago Uzarads Don't Eat and The Scissors, Akufone 2018, 6/7/10. Skoro mowa o Egipcie, to warto wspomnieć o wydanej przed kilkoma tygodniami nowej płycie międzynarodowego tria improwizatorów działającego właśnie tu, w Kairze, w składzie Alan Bishop, Sam Shalabi, Maurice Louza. Grają muzykę psychodeliczną, nawiązującą do bluesa i noiseu, tutaj dzikszą i mniej uporządkowaną niż na recenzowanym przeze mnie, dość entuzjastycznie, albumie Bless. Tym razem tylko dwa bardzo długie utwory, z których w pierwszej kolejności rekomendowałbym ten drugi, Ringa Mask Koszari. Rzecz tętni wręcz w chaotycznym finale od inspiracji muzyką arabską. Ale pewnie nie dla wszystkich. 6 Ammar 808 Maghreb United, Glitter Beat 2018, 7/10 mocna, basowa muzyka z Tunezji, kolejna po niedawnym Ifritiya Electrique, także dość mroczna, ale bardziej taneczna, a właściwie zupełnie inna. Nagrana przez Sofeana Ben Youssefa, tamtejszego DJ-a i producenta, płyta ta zagęszcza w transowy, charakterystyczny dla północnej Afryki sposób partii instrumentów perkusyjnych, wykorzystuje głosy miejscowych wokalistów i klimat pieśni, a także brzmienia afrykańskich instrumentów, poza sygnalizowanym już w nazwie projektu automatem perkusyjnym Roland TR-808. Stworzona na pożywce futurologii i science fiction. Imponująca brzmieniowo, a przy tym oryginalna, co będzie można sprawdzić na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie 28 czerwca. Premiera płyty dopiero 15 czerwca, tu zatem z lekkim wyprzedzeniem dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora, Gustaw. 7. Różni wykonawcy African Stream Contest 2. Benin 1963-1980, Analog Africa 2018, 7/10 uwielbiam to, w jaki sposób szef wytwórni Analog Africa, samy Ben Redieb, podchodzi do sprawy. Dociera do autorów wydawanych przez siebie oryginalnych nagrań, a na bazie ich wspomnień próbuje całość sprzedać jako opowieść. Taką opowieść, jakich brak w historiach zachodnich artystów. Ciekawa jest już choćby historia Lokonona Andre, trębacza, który pomagał autora kompilacji skontaktować z mieszkającymi w różnych miejscach niewielkiego Beninu muzykami. Wykorzystywał przy tym wiedzę zdobytą na kursach w KGB. Cóż, powinienem napisać, jak agentura KGB kształtuje dzisiejszą scenę niezależną. I
Może ktoś więcej dojechałby do końca wpisu, by zostać przekonanym przez muzykę orkiestrę Polirytmo Decotono, stali goście na płytach AA, tu w wersji dyskotekowo-syntezatorowej, albo pachnący przyjemną starzyzną hit Paulina Black Santiago. Dużo na tej płycie afrokaraibskich rytmów, bliskich poprzez krąg kulturowy wodum, a do tego nieco romantycznej amatorszczyzny. Nie zalicza się do niej na pewno przebój dokonana Andrej i orchestra Les Volcans, urzekający bujającą polirytmią. Poszczególni wykonawcy, często orkiestr z miastem w nazwie, to zarazem powtórka z benińskiej geografii. Przyszłość muzyki wydarzyła się dawno temu, głosi hasło Analog Africa. W siódmym kroku dzisiejszej wyliczanki jest to już, mam nadzieję, oczywiste. Radiowy przegląd Niezachów, czwartek w nokturnie na antenie dwójki o 23.05.